Halo, halo, próba mikrofonu. Raz, raz, dwa, dwa. Dwa, Halo, halo, cztery. próba mikrofonu. Raz, raz, dwa, Halo, dwa. halo. Dwa. Próba mikrofonu. Raz, raz, dwa, 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 cztery. Więc pragniecie, żebym wam coś opowiedziała, prawda? Bardzo chcielibyśmy usłyszeć jedną z twoich opowieści. Żyjesz tak długo i tak wiele widziałaś. Dobrze, że przypominacie mi o moim wieku. Nie, nie martwcie się. Jestem starą kobietą, ale moje życie było bardzo ciekawe. Mam o czym opowiadać. Którą historię chcielibyście usłyszeć? Prawdziwą. Opowiedz nam jakąś prawdziwą historię. Wszystkie moje historie są prawdziwe, moje dziecko. Na świecie jest wystarczająco dużo bajek. Wierzcie mi, nie trzeba już wymyślać innych. W takim razie opowiedz nam historię o równowadze. Chcecie usłyszeć historię równowagi? To długa opowieść, moje dziecko, i nie odważyłabym się opowiadać jej o tej godzinie, ale może mogłabym wam opowiedzieć pewną historię, którą słyszałam bardzo dawno temu. Historię, która stała się punktem zwrotnym w dziejach równowagi i która wprawiła w ruch koła obracające się po dziś dzień. Tak, prosimy, chcemy ją usłyszeć. Dobrze. Opowieść ta, jak wszystkie dobre opowieści, zaczyna się tam, gdzie się kończy, w wieży, w królestwie, którego już nie ma. Och, nie. Nie mówcie, że znowu śnię. Wiesz co? Miło byłoby raz. Jeden jedyny raz porządnie przespać całą noc, a nie budzić się z krzykiem o 4 rano. Zbliża się burza. W moich snach nawet pogoda jest do niczego. Cudownie. Pięknie. Nieskazitelny, doskonały świt, jak z obrazka. Co się dzieje? Och, świetnie. Pewnie jak nie uratuję tego jaja, czeka mnie 7 lat nieszczęścia. Czy coś w tym rodzaju. Wygląda na jajo gada. Ale to niemożliwe. Jest o wiele za duże i... Nie za bardzo obchodzą mnie gady. Jest sucha jak kość. Prawdopodobnie za chwilę się złamie. Och, cierpienie, które musimy znosić. Co? Dlaczego torturowanie nas sprawia ci taką przyjemność? Torturowanie was? Kim jesteście? Jesteśmy głosem wszystkich drzew, duchami lasu i liści. Jesteś gadającym drzewem? Nie, drzewa nie mówią, przynajmniej nie waszym językiem. Mowa drzew to język lasu, korzeni i liści. Więc kim jesteś? Jak już mówiliśmy, jesteśmy głosem wszystkich drzew. Zawsze, gdy dzieje się niesprawiedliwość, przemawiamy w imieniu drzewa, o ile tylko jesteśmy w pobliżu. To przez gałąź. Nie powinnam była jej odłamywać. O, w sumie jakie to ma znaczenie. Nic już nie można dla nas zrobić.
Jesteśmy tutaj tylko po to, by złagodzić ostateczny koniec. My? Widzę tylko ciebie. Jesteśmy jednością z naszym gospodarzem. Tak jak wszyscy jesteśmy jednym duchem, choć są nas miliony. Jasne. Dzięki za wyjaśnienie. Nie oczekujemy, że zrozumiesz. Jesteś człowiekiem. Powiedz jeszcze raz, kim jesteś? Jesteśmy duchem lasu. Przychodzimy do wszystkich drzew w godzinie potrzeby, by wesprzeć je w odejściu i aby obdarzyć głosem tych, którzy cierpią. O co chodzi z tym jajem? Jajem? Jakim ja? Ach, no tak, dziecko. Powierzano nam opiekę nad dzieckiem, zawsze gdy nie było matki. Ale teraz nie możemy pomóc, uschnięci i słabi. Zawiedliśmy matkę i teraz rozpaczamy. Nasz wstyd nie ma granic.